Niewalani jesteśmy, tak arcybiskup mówi. Jesteśmy zniewalani, bo ktoś pieniądze z nas ciągnie, oszukuje i nie chce się przyznać, że oszustwo robią. Tak. Radio Conchita, także proszę być z nami. O, pół do piątej już. Także mamy dzisiaj bardzo dużo ciekawych audycji, ciekawych pogaduszek. Tu przyszedł ten Rysio. Jezus Chrystus. Także watykańskie wiadomości są bardzo fajne. Wiadomości watykańskie są na temat 16.30. Jak ukraść Opole? Jak ukraść Opole? Studencka popołudniówka. Zapraszamy. Jak ukraść Opole? No, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w ostatnim dniu lipca, w przeddzień 73. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Dzisiaj niespodzianka i powiedziałbym smaczek niezwykły dla wszystkich, którzy cenią wolność, którzy oddają cześć i chwałę bohaterom, a mam wrażenie, jestem przekonany o tym, że to wszyscy, którzy teraz słuchają Radia Maryja. Zapraszam do wysłuchania wypowiedzi pana profesora Witolda Kierzuna, wybitnego ekonomisty, ale z naszego punktu widzenia dzisiaj najważniejszego, to uczestnika powstania warszawskiego w stopniu kaprala podchorążego pod pseudonimem Wypad. Służył w oddziale do zadań specjalnych Harnaś w batalionie Gustaw. Uczestniczył m.in. w akcji zdobycia Poczty Głównej, prac Napoleona, dzisiaj powstańców Warszawy, komendy policji na krakowskim przedmieściu czy parafialnego domu Kościoła Świętego Przydałoby się więcej policji, więcej, proszę Państwa, wziął do niewoli takich prawników jak Ziobro, które, zyskał 14 którzy by karabinów oraz 2000 doprowadzili Polskę do stanu uczciwości. Tutaj rozmawiałyśmy dzisiaj na infolinii z Orange, Rafał Garus, przez generała Bora Komorowskiego, orderem Virtuti. I który no, nie powiedział, żeby nie używać karty internetowej do Messengera albo Messengera karcie internetowej. Proszę bardzo, jak kto chce, to może, ale naliczane są normalne kwoty, 29 groszy za SMS, podczas gdy SMS-y mogą być bez limitu za darmo i rozmowy bez limitu mogą być za darmo. Żadnych nazwisk, nie przyznał się do swojej podziemnej działalności. Także taka robota. Z zakazem ujawniania się wydanym przez generała Okulickiego, a później był więźniem łagrów sowieckich. Pozwólmy, dopuszcza się pewne opcje, proszę Państwa, żeby ściągać pieniądze z ludzi. Soki. Soki. Nie musiało wybuchnąć, bo gdyby powstanie nie wybuchło, trzeba dokładnie zdać sytuację polityczną, prawda, i sytuację wojskową. Sytuacja była bardzo prosta, mianowicie powstanie wybuchło wcale nie 1 sierpnia. Powstanie wybuchło 28 lipca. Mianowicie decyzją ludności Warszawy, całej ludności Warszawy, odmowy wykonania wojskowego rozkazu budowania fortyfikacji. Warszawa została ogłoszona fortecą, Festung Warszą, i zgodnie z rozkazem... Czyli oni nie chcieli Fischera, gubernatora, budować fortyfikacji. Mieliśmy się dnia 28 lipca o godzinie 8 rano 100 tysięcy warszawiaków zgłosić do budowy fortyfikacji po to, żeby armia niemiecka mogła bronić Warszawy przed Czerwoną Armią. I nikt się nie zgłosił, to znaczy 20 czy 30 osób. To był pierwszy w historii w ogóle całej okupacji przypadek, że wojskowy rozkaz, a wiadomo, że wojskowy rozkaz niewykonanie to jest kara śmierci, nie został wykonany przez 100 tysięcy.
spotkała, wszyscy ją zaakceptowali. Powiedzieli, tak, nie pójdziesz, nie będziemy budować im fortyfikacji. I w tym momencie wybuchło powstanie. W tym momencie był zbiorowy akt protestu, który groził czym? Zamordowaniem 100 tysięcy warszawiaków. A w każdym razie przynajmniej połowy, prawda, tych 100 tysięcy, bo była sprawa druga. Przecież trzeba być, no bardzo przepraszam, człowiekiem pozbawionym zupełnie rozumu, żeby nie rozumieć jednej rzeczy, że jeśli ja chcę bronić miasta, jestem dowódcą niemieckim, to ja nie mogę bronić miasta, wiedząc o tym, że w tym mieście jest 40 tysięcy. Jest na przykład firma Virgin, gdzie to, za kilkanaście złotych, proszę Państwa, są, co jest rzeczą zupełnie logiczną, abonamenty, na przykład zadzwoń, 799 555, 2799 799 555 222 799 i zadzwonimy do 799 555 222. Zobaczymy, ta firma Virgin, proszę Państwa, nasza radio, tak FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Rozkaz nie przychodzi i 29 na wysłuchać broń w stanie zostawić, a tymczasem to już się przydało. A więc to było tylko, że tak powiem, przedłużenie termina, wiadomo, że nic nie stanie, musiało wybuchnąć, bo była taka sytuacja. I teraz co się dzieje dalej? Oczywiście sytuacja polityczna wygląda pozytywnie. Dlaczego? Że premier rządu polskiego w Londynie, Stanisław Mikulajczyk, nie pamiętam imienia, może mylę imienia, Także widzą Państwo, koniec ze złodziejstwem w Orange, koniec ze złodziejstwem T-Mobile. O Play'u nie gadamy. Warszawa musi majtki sprzedawać, a nie Play grać. Warszawa musi majtki sprzedawać na przestrzeni Bazaru Życkiego, Bazar Szembeka i w ogóle, gdy nadaje nasze radio. To KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Lunch, same najciekawsze, gdzie rozmawiałam z konsultantem z Orange, z Rafałem Garusem. I tak niewyraźnie mówił, proszę Państwa. Gluty jakieś miał w nosie, w gardle, w ustach. Gluty, że ta rozmowa... On się cieszy, że on mówi. Ale nic go nie rozumieć. Nic go nie zrozumieć. Cześć, cześć, cześć. W tej chwili, jeśli Warszawie powstanie, wobec tego musimy zgodzić to, że my na ulicy Stalina, żeby Armia Czerwona, prawda, mocno uderzyła i w ten czas my stworzymy jakąś wspólną organizację, wspólny rząd, a co zostało stworzone później, jak Mikulajczyk został wicepremierem. I na to Wasilewska, czyli wszyscy, prawda, która, no, to jest powszechny. Radio Koncita, proszę być z nami. Wszystkich tych, bo tak akurat się składa, że ja miałem kontakt z prawinem, bo prawie potem był wiceprezesem banku i wie. Radio Koncita. Także proszę być z nami. Radio Koncita. To znaczy, każdy telefon. Radio Koncita. Radio Koncita, taka femia Koncita, Barbie Baby, Langström Extra. Proszę być z nami, gdy nadaje nasz adres. I my stoimy na stanowisku, że my nie macie robienia żadnych uprawnień. Dużo oszustów, dużo złodziei, dużo banków, firm złodziejskich, które okradają ludzi, biorą na lichwę, biorą na duży procent, 2-3 razy biorą i z tego żyją. Czyli, że nie pracują, nic nie robią, a jest taka opcja, że dałeś tyle, to trzeba 2 razy tyle dać. One z tego żyją, to jest lichwa. A to nie może czegoś takiego być, bo to człowiek robi się dinozaurem, człowiek
rodzi się gadem, który się potem śmieje w głos, że on po prostu żyje z lichwy, no. On żyje z procentu, on nie musi pracować. Mareczek gościł takiego faceta durnego, Mareczek gościł, który powiedział, używając internetu, że on internetu wcale nie zużył, używając prądu, że on wcale prądu nie zużył, że on nic tu wody też nie zużył, a przecież mu się kąpał. Także proszę Państwa, pełno złodziei w biały dzień. Złodziei w biały dzień. No. Także kupa śmiechu w Rechodupkach. Jesteśmy w Rechodupkach Warszawa. No, także przy okazji dowiedziałyście się, że powstanie styczniowe wcale nie jest 1 sierpnia, tylko 28 lipca. To znaczy nie to styczniowe, tylko sierpnia, tak. Powstanie. Czy styczniowe, czy grudniowe. To wszystko jest 28 lipca. Tutaj z tym Virgin to ja się nie dołączę, nie połączę. Wiecie Państwo dlaczego? Bo tam widocznie bardzo dużo jest chętnych, bardzo dużo jest ludzi. Radio to FM Eurokoncita Barbie Baby Lunch Room Extra. Sytuacja taka, że mówi nas. Radio to FM Eurokoncita Barbie Baby Lunch Room Extra. Muzyka gra. Dzień dobry, proszę Pani, ja tu się tylko w ogóle chcę spytać, jak na przykład mam telefon w Orange na kartę, mi się to za 2 miesiące kończy, czy jak to, czy to można przejść do Was? Tak, tak, no ale na umowę. Tak, 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 tak. A jednocześnie się organizuje bardzo szybko zespół, który te ciała składa, prawda, i pali. To było tak na koniec. I to miało być niewątpliwie. Tak, tak, no właśnie, coś. Teraz, ja to wyłączę, ten głośno mówiący. To, że powstanie, to zostało. A już, no. Ono musiało powstać. Gdyby powstania nie było. Także to, tak, to przejść to jak się skończy dopiero, tak? A ludność cała byłaby ewakuowana. A skąd my to wiemy? Wiemy dlatego, że przed nami, przed Warszawą, tak? Jeszcze w Fordeco został ogłoszony dzień Kluczewski, obecna stolica Białorusi. Aha. Co się tam stało? Tam oczywiście nie było. To co to trzeba zrobić? Wszyscy 100% ludności zostało ewakuowane. No już nie, dziękuję. Kluczewski bronił się jako forteca, bo to jest zasada forteca, to znaczy... Także wiecie Państwo, no to... To nie tylko jest ta firma Virgin, to jest bardzo dużo różnych firm. A jak po wojnie okazało się, z ewakuowanej ludności 40 tysięcy zginęło. Bardzo fachowo dziewczyna rozmawia, że jest taka opcja, taka możliwość. Więc oczywiście to była druga szansa na Warszawie, byłoby tak. Wymordowano by te 100 tysięcy. W tej chwili ja bym z Wami, szanowni redaktorze, nie rozmawiał, bo oczywiście mnie by... Nie, nie, nie ma tego faceta, co tu od nas pożyczał. No, ludzie pożyczają, wiecie Państwo, pieniądze nie mają oddać, to nie jest tak dużo, niech spada, no trudno. No. A Warszawa byłaby broniona, bo była bardzo ważnym punktem. Jesteśmy cały czas w Warszawie, w Rechodówkach Wielkich. Można mówić różnie, wiocha na płocie, można, że wielka wiocha, że bazar, Warszawa to bazar. Jaki bazar? Warszawa to bazar Różyckiego, Warszawa to bazar Szembeka. Bardzo mi się podoba na Szembeka, bo tam na Pradze, to wiecie Państwo, jak to na Pradze. Na Pradze północ to można dostać w łeb. Stoją w bramach pijaki i patrzą, kto przechodzi. No to przecież żebrze, żebrak warszawski, pieniędzy. Jest agresywny, bo to Państwo myśleli, że żebraczka to ona jest, łasi się, że ta żebraczka to ona jest miła i grzeczna. Żebraczka to może zaatakować wtedy, kiedy nie dasz. Gdyby było, nie było
wtedy, kiedy jesteś oporna. Powinna się od razu dać. Dużo. Dużo musisz dać. Gdy nadaje nasze radio. To KFM Eurokoncita. Barbie Baby Landstrom. Nie żyć w niewoli. I ci wszyscy ludzie, prawda, no nie chcę używać, prawda, obrażających określeń, które nie mogą sobie wyobrazić, czym była okupacja. Okupacja zniszczyła nas całą młodzież, całą młodość. Myśmy przez 5 lat, 10 godzin trzeba było siedzieć w mieszkaniu, była godzina policyjna, nie można było wyjść, nie było niczego, nie było radia, nie było możliwości w ogóle zabawy. Dlaczego? Bo zabawa w godzina w nocy była bardzo niebezpieczna. Bo jeśli był hałas, były stałe patrole niemieccy, które słyszały, że gdzieś tam jest jakaś muzyka, prawda, coś się znaczy. Zaraz przychodzili, ale my zobaczyli zestaw, grupę, prawda, kilkunastu, powiedzmy, młodych ludzi, no to od razu z miejsca do kontroli, prawda, i gdzie, na Pawiach. A z Pawiaku była droga praktycznie rzecz biorąc, w większości przypadków była, prawda, do obozu koncentracyjnego. A poza tym sobie nie mogą wyobrazić w tej chwili ludzie, którzy w tej chwili żyją, że co pewien okres czasu były publiczne egzekucje na ulicy Warszawy. A prawie, że co dzień były... Tak, zabijali na ulicy i koniec. A teraz oni w głos się śmieją przecież, no że to Polacy, że to polskie obozy zagłady, no to nie można sobie tak dać w kaszę dmuchać, no. Jesz kaszę i nie masz tej kaszy. Jesz kaszę i nie masz kaszy. Potem, prawda, były stale aresztowania, stale co różka, to dzisiaj Zbysia Krzysika, to Jakubowskiego, a to tego i po dwóch, trzech miesiącach przychodziła depesza, elegancka depesza, zawiadamiany, że ten i ten i ten, dnia tego i tego, tego zmarł w obozie w Auschwitz zapalenia płuc na przykład, prawda. Tak wyglądała ta rzeczywistość i dlatego powstanie musiało wybuchnąć. Dlatego powstanie moim zdaniem, gdyby nie było czy taki czas, a ona chce czekoladę. Ono by wybuchło. A była taka chwila, że mogło wybuchnąć na rozkaz. Wiecie Państwo, kogo Witolda Kuzula. Dlatego, że ja zastępany, mieszkałem w mieszkaniu, który był skład broni naszego oddziału specjalnego, prawda? Mieliśmy pistolety maszynowe, mieliśmy granaty, mieliśmy pistolety ręczne, mieliśmy karabiny, prawda? I przyszło do mnie czterech kolegów. I spojrzeliśmy przez okno, w ten czas akurat Niemcy się wycofywali, to był 21, 2, 3, 4. To było chyba 25 lipca. I koledzy moi, spójrz, wycofują się Niemcy, nawet jadą na wozach zaprzężonych w konie. No przecież to nonsens, dlaczego my nie rozpoczynamy powstania? Natychmiast zdobędziemy Warszawę, bo armia niemiecka jest w odwrocie. I w ten czas jeden z kolegów mówi, słuchajcie, jeśli my teraz z trzeciego piętra otworzymy ogień i zabijemy powiedzmy kilkudziesięciu natychmiast Niemców idących, to koledzy, którzy mają też broń, prawda, bo na Żoliborzu sami wiedzieliśmy o tym, że było parę punktów jeszcze zbiorczych, oni też rozpoczną. Jak Żoliborz rozpocznie, to Warszawa też, prawda? No i w ten sposób zdobędziemy Warszawę. No i na to dwóch mówi, nie, my tak nie możemy, prawda, postąpić, bo my jesteśmy żołnierzami, nie ma rozkazu. I nas jest pięciu, dwóch mówi tak, dwóch mówi nie. I wtedy teraz mówią, no dobrze, piąty jesteś ty, twoja decyzja. Ja muszę powiedzieć, że przez moment zastanawiałem się sobie, wyobrażam sobie, że mam pistolet maszynowy, ten mój, który potem miałem szmajsłem niemieckim w czasie powstania, że ja otwieram lufcik z okna i strzelam, prawda, do tych wrednych Niemców, którzy przez 5 lat zniszczyli nasze życie, wymordowali nasza część naszej rodziny, wymordowali naszych przyjaciół. Ale w ostatnim momencie pomyślałem sobie, no jednak, ja jestem pod Chorożem, ja składałem przysięgę wojskową posłuszeństwa, nie ma rozkazu i wobec tego powstania nie wywołaliśmy. A jeszcze jest jeden element, który zupełnie nieznany, jest ukryty przez historyków światowych. Porozumienie Roosevelta ze Stalinem.
to było w momencie, kiedy wojna rozpoczęła się i Roosevelt dał, prawda, olbrzymie zaopatrzenie w ramach tak zwanego projektu Lend-Lease Związkowi Radzieckiemu. To były olbrzymie dostawy wszystkiego, zbroi, wszelkiego rodzaju materiałów i tak dalej, i tak dalej. I w ten czas kardynał Francis Spellman, mianowicie uważany, nazywany tak popularnie papieżem amerykańskim, zwrócił się do Roosevelta z prośbą na natychmiastowe spotkanie. I mówi, dobrze, my pomagamy wrogom chrześcijaństwa. My dajemy materiał po to, żeby wrogowie chrześcijaństwa zwyciężyli Rosjanie Związek Radziecki. I na to Roosevelt powiedział, Wasza Ekscelencjo, jeśli Wasza Ekscelencja da mi oświadczenie, że zachowa w tajemnicy to, co właśnie powiem, przez 25 lat po mojej śmierci, to ja ujawnię moją koncepcję wojny. Otóż ja chcę, żeby po wojnie Związek Radziecki skończył jako najpotężniejszy kraj w Europie, żeby możliwie dużo zajął terenu i w związku z tym, żeby mógł być moim sojusznikiem w walce z kolonializmem, bo największą, że tak powiem, okropnością ludzkości jest kolonializm. Mają takie kraje jak Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Hiszpania, Portugalia, prawda, w straszny sposób wykorzystują te swoje kolonie, co jest prawdą. Ja pracowałem prawie 10 lat w Afryce i muszę powiedzieć, że to, co ja dowiadywałem się o okrucieństwie Francuzów i Anglików w okresie kolonializmu, to są rzeczy przerażające. I w związku z tym, a na to ja właśnie chcę doprowadzić do takiego końca wojny. I na to Spellman mówi, kardynał Spellman mówi, no dobrze, ale w ten sposób niszczymy chrześcijaństwo, bo nic podobnego. Bo Stalin już wyraził zgodę na to, żeby w kompaniach Armii Czerwonej byli popi, księża prawosławni i mało tego, otworzył ośrodek centralny szkolenia księży popów prawosławnych i mnie oświadczył, że po wojnie wprowadzi demokrację. Oczywiście będzie wspaniała okazja, żeby wykonać to zadanie, które myśmy rozpoczęli w 1775 roku, zdobywając, prawda, Stany Zjednoczone, wypędzając kolonizatorów angielskich. I dlatego w ten czas, kiedy wojna mogła w Polsce się skończyć w 1943 roku, po zdobyciu Afryki, po pogromie armii Rumla, kiedy był problem uderzenia z południa od Afryki na Europę, to Churchill przygotował plan. Uderzamy na Grecję, która jest słabo zabezpieczona, a potem mamy całą Jugosławię zdobytą już przez Tite, który jest oczywiście naszym sprzymierzeńcem. A dalej na północ to mamy już tylko Węgry, które oczywiście są mądre nastawione antyniemiecko, a potem mamy już Polskę, 400 tysięcy podziemnej armii. W ciągu 4-5 miesięcy obejmiemy Polskę. Niemcy w ten czas są gdzieś tam już koło Stalingradu, są wzięci z dwa ognie, Armia Czerwona i Armia. A jeszcze Czesi są jako Judasze, którzy też Polaków nie lubią, a poszli na układ z Niemcami. Związek Radziecki dochodzi tylko Czerwona. I nic niczego nie rozumieją do końca. Polski z roku 1939 roku. I na to w Casablance i ci właśnie wspaniali ludzie, którzy tak krytykują, nikt z nich nie czytał. Trzeba przeczytać, jak wyglądała ta taka konferencja Roosevelta w Casablance. Churchill pięścią bił stół i mówi, uderzenie, bo Roosevelt powiedział, nie zgadzam się, uderzamy na Włochy. Bił pięścią i mówi, to jest głupstwo. We Włoszech jest prawie, że cała armia włoska, mało tego, jest straszny, kurzysty teren. To my tam, prawda, przez Włochy, to my dojdziemy do centralnej Europy, w ogóle do granic, prawda, z Niemcami, dojdziemy tam za rok. A tu za 3-4 miesiące będziemy mieć już całą Europę, bo będziemy mieć środkową Europę i będziemy mogli zniszczyć armię niemiecką natychmiast. A Roosevelt powiedział nie. I mało tego, później, w ten czas, kiedy Churchill jednak
na to stary Roosevelt odpowiedział, pełny tekst jest znany, prawda, mniej więcej w taki sposób. Nie zgadzam się na wysłanie żadnej tego typu depeszy do Stalina, bo ona nie jest zgodna z moją koncepcją strategiczną. No oczywiście, dlatego że w ten sposób, prawda, Związek Radziecki by nie mógł w pełni objąć całej środkowej Europy i dalej, prawda. Tak wyglądała rzeczywistość. I jeszcze jedno, mianowicie Czujkow, marszałek Związku Radzieckiego, w swojej drugiej poprawionej, bo pierwszą wydał, prawda, wcześniej w latach 90. książce napisał: wstrzymanie ofensywy pogromu Niemiec przez 5,5 miesiąca pod Warszawą spowodowało to, że Armia Czerwona doszła dopiero, prawda, na wiosnę, w maju dopiero doszła do Berlina, bo Niemcy przez 5,5 miesiąca zbudowali wał pomorski ciężki do, prawda, do przełamania. Gdyby tego nie było, gdyby Warszawa, prawda, była od razu walczona, zdobyto Warszawy, szło się dalej, prawda, to wtedy my byśmy doszli do Renu. Oczywiście, gdyby Armia Czerwona doszła do Renu, to zgodnie z tezą, Sparta by została i w związku z tym Związek Radziecki miałby całe Niemcy. A Związek Radziecki, mając nie tylko ten kawałek wschodni, ten słabszy Niemiec, miał całe Niemcy. To jest mało, to jest jedna trzecia. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że do tej chwili mielibyśmy Polską Republikę Ludową i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. I tak wygląda rzeczywistość. I to wymaga teraz w tej chwili olbrzymiej akcji polskich historyków. I to jest skandal, bo ja się spotkałem z Zakładem Historii Polskiej Akademii Nauk, 20 paru mądrych naukowców. Okazuje się, że nikt nie zajmuje się historią powstania. Historią powstania zajmują się publicyści i zajmują się publicyści przede wszystkim o rodowodzie komunistycznym. Dlatego, że największy skandal to było właśnie to, że Związek Patriotów Polskich w ten czas nie stanął na wysokości zadania i interesu Polski swojego głupoty. Narodu jakby nie było, przecież to byli robią Polacy, głupoty, tak jak mówię, koła myja od dupy strony firma Orange kolorowo, prawie czerwono, ale to jeszcze nie jest czerwone, proszę Państwa, firma Orange. Firma Orange jest koloru takiego. Trzeba przeczytać, prawda, te listy później z 20 sierpnia, list Stalina do firma Orange. Rafał Garus. Awantura po to tylko, żeby rozmawiam z przedstawicielem firmy Orange. Firma Orange. Żadna możliwość zdobycia władzy już w ten czas po żydowsku od dupy strony. Przy tym jak była Armia Czerwona weszła, to byłoby tak z całym rządem, jak było ze mną. W połączeniu z innymi firmami jeszcze, bardzo wielu firmami, tak żeby się człowiek nie zorientował. No tak samo jak Państwo tutaj słyszą, że o powstaniu piszą publicyści o rodowodzie komunistycznym. Ciekawe rzeczy facet gada. Tylko słono wodę i na no ale powiedzą stary, nie? Ale że facet stary. No ale jakie ciekawe rzeczy gada. Przecież człowiek nie będzie wiecznie młody, bo ten stary to będzie już jako 40-letni teraz, a niestety. A jak na raka umierają, to jeszcze nie dożyje 5-10 lat. Dobrze to czy źle? A zdradził nas przede wszystkim. Także zdradzili nas Czesi, no ale co mieli powiedzieć, że co, zabijcie nas? No musieli przeżyć. Tajemnicy przez Czerczyla w czteroosobowym spotkaniu z dwóch Słowaczy, Stalin i Roosevelt. Roosevelt od razu z miejsca, mam tekst ten, i ten tekst będę zdecydował się go opublikować, to musi być opublikowany. Zaczyna się od tego. Witają się i Roosevelt mówi, że ja się zgadzam na granicę Polski według linii Kercona numer A. A numer A to było bez Lwowa i B, bo potem Kercon zrobił drugą linię i jednak stwierdził, że Lwów jest starożytnym polskim miastem, prawda, i nie może być od
Ale jakie ciekawe, ale panie prezydencie, ja nigdy nie słyszałem takich rzeczy. Że pan to zachował w tajemnicy, dlatego że ja... W szkole nam tego nie powiedzieli. ...głosować. Chcę, żeby Polacy, tych 9 milionów Polaków na mnie głosowali, więc muszę zachować to w tajemnicy do wyborów na trzecią kandydaturę prezydencką. I na to Stalin mówi, uroczyście stwierdzam, że ja zachowam to w tajemnicy. I Roosevelt wraca do Stanów Zjednoczonych, 43 rok, jest posiedzenie kongresu i któryś z kongresmenów zadaje pytanie, panie prezydencie, czy w Teheranie były rozmowy na temat granicy Polski? I Roosevelt dokładnie podnosi lewą rękę do góry, tak jakby prawda przysięgał i mówi, uroczyście oświadczam, że w Teheranie żadnych rozmów na temat granicy Polski nie było. Po czym co robi? Zaprasza kierownictwo Kongresu Polskiego i oni przychodzą, na ścianie wisi mapa Polski przedwojennej, robi takie zdjęcie. Dwóch członków Kongresu, mapa i stoi Roosevelt i palec trzyma na Lwowie. Czyli demonstruje, że on się będzie bił o to, żeby Lwów był polski. Chodzi o te 9 milionów głosów, prawda? Takie zdjęcie wisiało w Kongresie, oglądałem osobiście powiększone. Chyba warto byłoby, żeby znowu je upublikować. Była to wyjątkowa lekcja historii w przeddzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wygłoszona przez pana profesora Witolda Kierzuna, uczestnika Powstania Warszawskiego, a później więźnia sowieckich łagrów aresztowanego przez NKWD na skutek zdrady. A my będziemy mogli wysłuchać przez kolejne 63 dni, a więc tyle, ile trwało powstanie, począwszy od jutra, kolejnej edycji nowych kartek Powstania Warszawskiego około godziny 17 na antenie Radia Maryja. Zapraszamy zatem do również tej lekcji, 63-dniowej lekcji historii. Jest minuta po 17. Państwa domach gości niezmiennie Radio Maryja. Wydarzenia Powstania Warszawskiego i postawa młodych Polaków dziś kształtują postawę gotowości do służby ojczyźnie, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda. W stolicy przy Muzeum Powstania Warszawskiego odbyły się uroczystości w przeddzień 73. rocznicy wybuchu powstania. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego wręczył odznaczenia i ordery bohaterom i osobom zasłużonym w kultywowaniu pamięci o powstańczej walce. W obchodach oprócz prezydenta Polski, władz samorządowych, kombatantów wzięli udział liczni mieszkańcy Warszawy. Powstanie być może nie osiągnęło zwycięstwa militarnego, ale na stałe wpisało się w wielką polską historię. Dziękuję za wasz trud i odwagę, mówił prezydent. Pewno także i dzięki bohaterstwu powstańców warszawskich możliwe było odzyskanie pełnej suwerenności pod koniec XX wieku, na przełomie lat 80. i 90. Dzięki postawie kolejnego pokolenia, które nie pogodziło się z sowiecką dominacją, które nie pogodziło się z tym, że nie żyje w państwie w pełni wolnym, bo pamiętało o tej krwi, która za wolną Polskę została przelana i było dodatkowo wspierane przez rodziców, którzy tą krew przelewali i przetrwali tamte dni, tamte walki. Tak. Z całego serca wam... Także widzicie państwo, że komunist, publicyści komunistyczni zrobili taki melanż oręcz żydowski, że... Zachowana będzie uroczysta msza święta polowa. W Eucharystii weźmie udział prezydent Polski Andrzej Duda. Następnie odbędzie się apel pamięci i patriotyczny koncert. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców.
planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. Nie milknął echa po wypowiedzi wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej Hanny Gronkiewicz-Waltz podczas uroczystości upamiętniających wybuch Powstania Warszawskiego. Prezydent stolicy wykorzystała ten moment do bieżącej walki politycznej. Oburzenia nie kryją powstańcy. Politycy PiS-u mówią o skandalu. Prezydent stolicy stwierdziła, że w Polsce każde pokolenie, także dzisiejsza młodzież, musi przejść próbę. Jak mówiła, jest nią obrona wartości, jakimi są wolność, demokracja i prawa człowieka, bo żadna z tych wartości nie jest gwarantowana raz na zawsze. W ocenie rzecznik PiS-u, poseł Beaty Mazurek, jest to skandaliczna wypowiedź, która nie powinna mieć miejsca przy okazji takiej uroczystości. Mam zupełnie inną niż za czasów Powstania Warszawskiego, a dzisiejszą. Natomiast jeśli cokolwiek miałabym skomentować, to raczej wolałabym, żeby aktywność pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz była skoncentrowana przede wszystkim nastawieniu się przed komisją reprywatyzacyjną i wyjaśnieniem złodziejskiej reprywatyzacji. Złodziejska reprywatyzacja, czyli złodziejka się śmieje, a występuje tu w różnych tych takich opcjach. Cztery razy została wezwana przed Komisję do Spraw Warszawskiej Reprywatyzacji. Polityk nie stawiła się jednak na rozprawy. W sumie komisja ukarała prezydent stolicy grzywnami w wysokości 12 tysięcy złotych. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans może przyjechać do Polski. Ma to związek ze wszczęciem postępowania o naruszenie unijnych przepisów po opublikowaniu ustawy o ustroju sądów powszechnych. Komisja uważa, że ustawa jest sprzeczna z unijnym prawem. Rzecznik Komisji Europejskiej powiedziała, że oferta dialogu ze strony Komisji wobec polskich władz jest wciąż aktualna. Nie wykluczyła przy tym, że Frans Timmermans pojedzie na pewnym etapie do Warszawy. Komisja Europejska wysłała list do władz. Polska ma miesiąc na odpowiedź. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk uważa, że jest to strategia nękania Polski. W ocenie polityka Bruksela działa z inspiracji tak zwanej... Strategia nękania Polski, a to jest karalnie. Stalking, mobbing. Donalda Tuska. To jest ta totalna opozycja, więc europosłowie Platformy i lider Nowoczesnej, który inspiruje szefa liberałów pana Verhofstadta. I druga, jak sądzę, inspiracja to jest niestety Donald Tusk. No i na wakacje Komisja Europejska chciała zostawić Polaków z takim przeświadczeniem, że no właśnie przeciwko Polsce wytacza się bardzo ciężkie działa i niech Polacy się martwią i naciskają na rząd Polsce, aby zmienił swoje stanowisko w stosunku do wielu rzeczy, które zamierza zrobić. Moim zdaniem na to nękanie trzeba jednak odpowiadać stanowczo. Przypomnijmy, prezydent Polski Andrzej Duda zawetował dwie ustawy reformujące wymiar sądownictwa, o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Podpisał natomiast ustawę o ustroju sądów powszechnych. Główne zastrzeżenie prawne Komisji Europejskiej w odniesieniu do ustawy o ustroju sądów dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn sprawujących urząd sędziowski. Do 4 sierpnia będzie gotowa do przesłania Komisji Europejskiej odpowiedź w sprawie Puszczy Białowieskiej. Poinformował o tym minister środowiska profesor Jan Szyszko. Szef resortu zapewnił ponadto, że ministerstwo działa zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Podkreślił też, że resort wyśle pismo w sprawie wycinki we wskazanym wcześniej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej terminie. 21 lipca tego roku wpłynął wniosek z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wstrzymaniu działań ochronnych na terenie Puszczy Białowieskiej. W tym wniosku była zawarta informacja, że mamy czas, aby odpowiedzieć na ten wniosek do 4 sierpnia. Ministerstwo Środowiska wywiązuje się z tego i do 4 sierpnia na pewno taki wniosek będzie gotowy do przesłania Komisji Europejskiej. No, w ubiegły piątek do ministerstwa trafiła wstępna decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinania drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. W kwietniu komisja podjęła decyzję o przejściu do drugiego etapu prowadzonej od ubiegłego roku procedury przeciwko Polsce.
Bruksela zarzucała Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Resort środowiska w odpowiedzi zapewniał, że działania w puszczy są prowadzone i wynikają z prawa krajowego i europejskiego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dał Polsce do 4 sierpnia czas na udzielenie odpowiedzi w sprawie wycinki, po tym gdy Komisja Europejska złożyła wniosek, by podjął decyzję o jej zablokowaniu. Polski Gaz-System oraz duńska spółka Energinet podjęły decyzję o kontynuowaniu działań zmierzających do realizacji projektu Baltic Pipe. Zadecydowało o tym pochodzenie pierwszego etapu procedury Open Season. Jej celem było zbadanie zainteresowania uczestników rynku tym projektem, a także potwierdzenie ich gotowości do zarezerwowania przepustowości na odpowiednim poziomie. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Małecki zaznacza, że budowa gazociągu sprawi, iż Polska stanie się liderem gazowym w naszej części Europy. To przełamanie monopolu Gazpromu nie tylko na dostawy gazu do Polski, ale przełamanie monopolu Gazpromu na dostawy gazu do naszej części Europy. Dzięki projektom takim jak gazociąg Baltic Pipe, dzięki projektom takim jak terminal gazowy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, Polska staje się naturalnym liderem naszej części Europy. Polska staje się liderem, który będzie nie tylko sprowadzał gaz z kierunku północnego lub do terminala gazowego z każdej części świata. Polska stanie się hubem gazowym, miejscem, w którym będą krzyżować się ważne szlaki gazowe w naszej części Europy. We wrześniu zaplanowano kolejny etap procedury Open Season. Jej rezultatem ma być zawarcie umów przesyłowych na 15 lat z uczestnikami rynku. Gazociąg Baltic Pipe o przepustowości 10 miliardów metrów sześciennych będzie łączył polski i duński system przesyłowy oraz gazociąg Scandeld, transportujący gaz ziemny ze złóż norweskich. IMGW ostrzega przed upałami. Wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia dla 4 południowych województw. W 7 centralnych województwach obowiązuje alert z 2 stopnia. Jutro w północnej części Polski zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz oraz burze, lokalnie z gradem. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 29 stopni na północy, 34 stopni w centrum, do 37 na południu. Tylko nad morzem, nieco chłodniej, około 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie spadać. Były to wiadomości z Radia Maryja. Także widzicie Państwo, komu to przeszkadza? Cała ta polityka PiS, ale sami katolicy, machery w Warszawie, oni tego nie lubią strasznie. Teraz jest pytanie, dlaczego? No. Patrzemu. Dlaczego oni nie lubią? Sami swoi. Siedem minut. Do domku. Nie. To jak jest cień, to właśnie tu jest zimniej jak tam. Bo tam jest słońce, żar. Ale tłum, ale szum, czarne noce, białe rum. Białe stosy pomarańczy.
polskich władz jest wciąż aktualna, nie wykluczyła przydatna praca. Komisja Europejska wysłała list do władz. Polska ma miesiąc na odpowiedź. Zawetował dwie ustawy reformujące wymiar sądownictwa. O Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Podpisał natomiast ustawę o ustroju sądów powszechnych. Główne zastrzeżenie prawne Komisji Europejskiej w odniesieniu do ustawy o ustroju sądów dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn. Także widzicie Państwo, w jakim oszustwie Orange my tutaj się znajdujemy, my żyjemy w Polsce. Trzeba wszystko odprzedzić, przecedzić, tak wskazać, żeby było szef resortu zapewnił od diabła odszkodzone. Ministerstwo działa zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Podkreślił też, że sąd wyśle pismo tak samo jak w sprawie Słowacja, we wskazanym wcześniej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej terminie. Żeby Czechów do obozów koncentracyjnych nie wkładali, nie wsadzali, żeby tam nie budowali obozów koncentracyjnych, żeby Czechosłowacja nie była zajęta. Czesi zachowali się jak Judasze. No to więc jak mają zachowywać się ci ludzie, ci Polacy tu w Polsce, którzy mają za pół darmo w jakiejś firmie, proszę Państwa, mają za pół darmo, a okazuje się, że to wcale nie jest za pół darmo. Ministerstwa trafiła wstępna decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o natychmiastowym nakazie. Polak nie powinien być Judaszem. Polak powinien bronić swojego, a on tylko dlatego, że dostanie telefon za darmo, to już tu leci na układy i z tym i z tamtym. Porobiło się dziadostwa pełno. Firma Orange, firma Play. Już ta firma Play się przestraszyła, to już jest tania. Firma Play jest teraz tania, pokazowo tania. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dał Polsce do 4 sierpnia czas na udzielenie odpowiedzi w sprawie wycinki. Firma T-Mobile raczej taka amerykańska, Amerykanie nie lubią układu żydowskiego. Oni w ogóle tak jak Janek Maciewitek żył i mi to mówił, tłumaczył, zaskoczył mnie troszeczkę tym, że Amerykanie nie lubią tych Żydów, co tam dominują w tej Ameryce. Nie lubią. Chcą się ich pozbyć. Tutaj Żydzi to na południu Polski i nawet z Rosji, jak Andzia Rotenberg, jak te inne, Terski. Są pozbawieni na pewnych przywilejów. Wiadomo, że teraz linia Mysia rządzi. Radio Konstita, Radio Konstita, to złożyłem. No jest, to jest. Polacy sobie sami wybrali, ale Polacy są troszkę takie, jak to się mówi, judaszowaci, żeby chcieli z kimś pójść na układ, żeby mieli lżej. Ale tu jest patriotyzm, tu są wartości głębsze. Tutaj są wartości większe niż żeby mieć albo być. Aby ten uniwersytet skończyć, żeby być. A to wszystko widzicie Państwo gówno warte. Bo ci profesorowie, którzy tutaj wykładali w Uniwersytecie Warszawskim, to już oni są zmieniani. A po co się dać manipulować? No, po co być jak chorągiewka na wietrze? Dać się manipulować. A czy co, ty nie jesteś oczytana? Mało książek przeczytałeś? Przecież Świadkowie Jehowy są tak inteligentni, Świadkowie Jehowy są tak przebiegli jak węże, niewinni jak gołębice, że nie ma takich inteligentnych ludzi. Oczytali się niby inni, wiesz. I co czytali? Kosidorskiego gówno? Gazociąg Baltic Pipe o przepustowości
Trzeba mieć swój honor, ambicje, w ogóle logikę, psychologię. No. No bo mówią, że Biblia to nie jest słowem Bożym, bo to jest przez człowieka napisana księga fałszywa. I nawet katolicy tu dzielili na apokryf i na... Przecież apokryf to jest nieprawdziwy. No. Żydzi zawsze dzielili się na lepszych, na gorszych, sami by chcieli się dać, by windykować, że to naród wybrany. Jaki to jest naród wybrany, jak to jest naród odrzucony? To jest naród odrzucony, to jest naród wykluczony. Przykładem tego jest właśnie ten rok 70 naszej ery, że Jahwe dopuścił, żeby jego świątynia piękna, zbudowana on dziś kiedyś przez Salomona, była zniszczona, spalona, zrozgotana. Zniszczona! Dramat wielki dla Żydów. A oni uprowadzeni do niewoli, do Babilonu, milionów prowadzili. Spalona, zniszczona, wymordowani Żydzi, jak się buntowali. 10 do rogu się wciskało, 10 ostatnio się wciskał na śmierć, to sztyletem musiał się przebić, żeby dokooptować do tej 10. No był dramat, to był dramat, bo oni myśleli, że czy będą kraść, czy będą do obrazów się modlić, to Bóg Jahwe ich obroni. To jak to? Mordujecie? Biblia mówi, kradniecie? Czy założycie? Przysięgacie? Składacie ofiary obcym bogom? Chodzicie za cudzymi bogami? A potem przychodzicie do mnie i mówicie, jesteście ocaleni? Czy jaskinią zbójców przypadkiem nie okazał się ten dom w głosach moich? Oto ja to widzę. Jezus też te słowa powtórzył w czasie Jeremiasza. A czy wiecie Państwo, jak to było, jak babiloński król Nabuchodonozor zdobył Babilon, nie Babilon, tylko Jeruzalem w roku 607 przed naszą erą? Też spalił stron, złoto zabrał, kielichy ze świątyni, potem oni z tego drwili, z tych świątynnych kielichów złotych. Drwili. No, w Babilonie. Sedekiaszowi wydłubał król Babilonu oczy. Radio Conchita to Café, Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami. Już od godziny 11 w miasteczku Zdrowia przy siedzibie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczną się bezpłatne konsultacje medyczne ze specjalistami z zakresu... Radio Conchita. Także proszę Państwa, proszę być z nami. Jest wszystko ok. O, nawet słaba bateria, muszę podłączyć, zobacz. Widzisz, cholera. Trzeba podłączyć. Facet durny z Orange nie rozumiał, że ja na smartfonie wchodzę do bankowości internetowej. Nie rozumiał. Radio Conchita. I proszę być z nami. Proszę być z nami. W ten sposób są w stanie zebrać więcej głosów, w związku z tym więcej miejsc
w ciele decyzyjnym, niż gdyby startowali jako jeden podmiot. I analogicznie w ten sam sposób można próbować oczywiście startować w wyborach parlamentarnych i możemy sobie wyobrazić... Straszny upowiedź na świecie. Ludzie nie rozumieją, dlaczego my się chowamy do ciebie. No wiesz, ci, którzy muszą pracować ciężko, no, pracują na chleb. Dzisiaj rozpycha się na całej prawicy tak naprawdę. A możemy sobie wyobrazić, i przecież pojawiają się te głosy, które wręcz proszą prezydenta o to, żeby zajął się czymś takim. Tak, są prawicowi publicyści, którzy mówią: prezydencie, załóż partię. Pojawiła się ta wypowiedź Pawła Kukiza przed chwilą, którą może pan przytoczy, dotycząca tego, że gdyby prezydent chciał... To przepraszam, to skoro został taki apel wystosowany, to jest wypowiedź, dzisiejsza wypowiedź dla Wirtualnej Polski. Fragmenty oczywiście. Powstanie obozu prezydenckiego osłabi PiS. Andrzej Duda rozpoczyna walkę o reelekcję. Jeśli będzie szedł w kierunku budowania państwa obywatelskiego, będzie mógł liczyć na poparcie różnych ruchów obywatelskich. To moje marzenie. Paweł Kukiz. No więc właśnie, teraz jeżeli robi to Paweł Kukiz, który w jakiś sposób współpracuje z Andrzejem Dudą, to znaczy Andrzej Duda musi liczyć na głosy Pawła Kukiza, jak miał. Są środowiska prawicowe, które nie są tak w pewnym sensie skrajne jak Prawo i Sprawiedliwość, znaczy widzą się bardziej w centrum niż PiS. Myślą sobie o powstaniu czegoś takiego. Też nie wszystkim podoba się współpraca z Jarosławem Kaczyńskim, który ma bardzo twardą rękę i chcieliby nieco więcej demokracji w tej demokracji, którą mamy. Więc jakby na pewno jest takie zewnętrzne ciśnienie na to, żeby stworzyć tego typu lekką pisowską partię, tak bym to nazwał. Może to jest działanie sensowne, znaczy w tym sensie, że ono jest robione z pewnym pomysłem. Znaczy dzielimy się na dwa, teoretycznie w pewien sposób skonstruowane obozy, żeby potem, kiedy już wygramy wybory, nie wiem, móc zmienić konstytucję, czy móc rządzić jeszcze dłużej i dłużej. Nie słyszałem dzisiaj dwie panikowe teorie, no, trochę chyba mówię, ale też nie do końca. Mianowicie chodzi o ten dwugłos Jarosław Kaczyński, który przypomnijmy, przed zanim zabrał głos w imieniu Ziobro, Także proszę nas słuchać. Jarosław pozwoli właśnie robić dokładnie tak, czy pozwoli zaszarżować na... Radio kończy... Tak, FM Euro kończy Tawarnina i Wilanski. Radio kończy... Proszę już być z nami. Radio kończy... Już raz się przejechał na swoim ego i na swoje ambicji. Został już wyrzucony z PiSu przez swoje... Widać, nie nauczył się zbyt. Przez swoje zachowania. No więc właśnie jakby, czy to jest tak, że rzeczywiście się nie nauczył, znaczy, czy to jego ego go przerasta i on nie jest w stanie nad tym zapanować, czy to jest tak, że to jest jednak zaplanowane z jakiegoś powodu? Widocznie ma jakieś takie cechy charakterologiczne, które raczej go nie predestynują do tego, żeby był ministrem. Ale to panowie, w jaką stronę w takim razie przy tych różnych scenariuszach ta sytuacja, ten konflikt może zmierzać? Ja myślę, no właśnie, to jest nieprzewidywalne. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili no, nie ma zbyt wielu ruchów. No, najbliższe dni pewnie przyniosą odpowiedź. Ja jestem ciekaw, jak się zachowa premier Szydło, bo ona jest rzeczywiście w trudnej sytuacji, no ale chyba, że należałoby, tak jak powiedziałem, ministra sprawiedliwości zdyscyplinować. I ja myślę, że my zobaczymy w tych najbliższych dniach, która z tych dwóch teorii jest prawdziwa, czy co na ten temat szef partii Jarosław Kaczyński. Ja myślę, że to będziemy w najbliższych dniach obserwować. Ja myślę, że prezes Kaczyński na ten temat się nie wypowie i będzie dyplomatycznie